Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Strawberry Fields Forever. Pytanie dotyczy oświecenia, non-duality oraz medytacji. Także jeżeli interesuje was ten temat, to zapraszam serdecznie do oglądania. No właśnie, fajnie, że o tym powiedziałeś, że na przykład w non-duality mówią, że oświecenia tak naprawdę nie ma, nie trzeba medytować, bo tutaj nie ma nikogo. Rozwinąłbyś kiedyś to zagadnienie, proszę? Ostatnio, czyli dla was to będzie wczoraj, nagrywałem film na temat non-duality, który serdecznie polecam, bo jest to, myślę, że bardzo ważny temat. No i zachęcam was do wpisania hasła non-duality w wyszukiwarce internetowej. Sprawdźcie sobie filmy na YouTubie, sprawdźcie sobie filmy w Google, żebyście mieli większy wachlarz możliwości zrozumienia. Polecam wam prześledzić różnych nauczycieli, różne ścieżki, różne nurty, poczytać trochę stron na Wikipedii, może zakupić jakąś książkę i przeczytać, aby dowiedzieć się co nieco więcej. Ja tutaj nie będę mówił tak ogólnikowo, tylko skupię się na takim konkrecie i tutaj dam swoją wypowiedź w takim kontekście, że oświecenia nie ma i nie trzeba medytować i dokładnie o tym tutaj opowiem. Przede wszystkim zacznę od tego, że to wszystko jest subiektywne i zależy stricte od perspektywy. Bo musimy sobie zadać takie pytanie, czym jest non-duality, czym jest stan non-dualności, tak, niedualności, czym jest oświecenie, skąd bierze się oświecenie, czym jest medytacja, no i dlaczego ta medytacja w duchowości, tak? Przyjęło się, że oświecenie w takim kulturowym obrazie to jest stan takiej totalnej transcendencji. To jest jakiś stan mistyczny, może tożsamy z transem. Tutaj warto jest naprawdę prześledzić swoje własne przekonania w kontekście oświecenia. Co ja mam tutaj na myśli? To znaczy weźcie sobie w wolnej chwili kartkę i długopis, zapiszcie na środku oświecenie, wyłączcie komputer, wyłączcie wszystkie rozpraszacze i przepiszcie swoje własne przekonania, jakie macie odnośnie oświecenia na papierze, tak abyście wiedzieli, co wy w ogóle myślicie o oświeceniu. To jest mega super istotne, bo na pewno każdy z was ma jakieś przekonanie odnośnie oświecenia. Może jakiś obraz, może mieliście już jakieś doświadczenie mistyczne, może próbowaliście psychodelików, byliście na satsangu. No ale tak bezpośrednio. Czym jest oświecenie? Oświecenie samo w sobie było poruszane w wielu tradycjach, tak w hinduizmie, w buddyzmie, nawet w chrześcijaństwie, chociaż ma różne nazwy. Jest stanem jedności, jest stanem ostatecznego zrozumienia, jest totalną wolnością, jest totalnym zrozumieniem, ale nie takim zrozumieniem intelektualnym, czyli takim przy pomocy słów, tylko takim bezpośrednim wglądem w obecność tego, co jest prawdziwe w naszym życiu, tego, czym jest świadomość. Tego, czym jest świadomość, czyli tak jak mamy tą chwilę obecną, ja tutaj mówię słowa, wy mnie słuchacie, w tle leci muzyka, to czujecie, że wasz umysł operuje, tak, czujecie różne percepcje w swoim własnym ciele, słyszycie te wszystkie słowa, macie jakieś doznania, prawda? No ale skądś to się wszystko bierze, tak? Wy macie ciało, macie tą świadomość, czyli jakiś taki sens obecności, sens istnienia. Macie taki sens, że wy to wy, że macie fizyczne ciało, czyli taki jakby obiektywny czynnik, który pozwala wam rozpoznać, że jest to życie, tak, że jest to istnienie. I my na co dzień mówimy, że jesteśmy świadomi, tak? I utożsamiamy naszą świadomość z naszym myśleniem, czyli z naszym ego. Ale jest coś, co jest wyżej. Jest coś wyższego od tego, co się dzieje tu i teraz, co w ogóle rozpoznaje to, że to życie jest. To jest taka trzeźwa obecność, tak? Takie w ogóle, sam sens istnienia. I to jest świadomość. I celem oświecenia jest uzyskać bezpośrednie rozpoznanie tego, czym jest świadomość. I koniec. I co jest najlepsze? To oświecenie, tak, może dokonać się tak natychmiastowo. Innymi słowy, ktoś może zwrócić swoją uwagę na to, że istnieje świadomość, tak, czyli ktoś nagle przebudza się i zdaje sobie sprawę, że to wszystko, całe nasze życie jest zawarte w świadomości. No i koniec, i po ptokach. I już więcej nic nie ma.
I to jest takie natychmiastowe, spontaniczne oświecenie. Ale to, co jest bardzo charakterystyczne przy tego typu oświeceniu, przy tego typu zrozumieniu, to jest to, że umysł się przebudza, ale po jakimś czasie zapomina. Czyli mamy ten stan świadomości, obecności, trzeźwości i umysł sobie zapamiętuje ten stan, po czym zaczyna znowu myśleć, marzyć, identyfikować się z myślami, albo tworzy sobie takie przekonanie w głowie, tak? Powstaje takie przekonanie, no już jestem oświecony, nie? Ale to nie jest to samo, co świadomość. I to jest takie paradoksalne, to jest taki, widzicie, taki trik, nie? No bo jak kogoś oświeci, to na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie sobie przywłaszczyć tej świadomości. Bo ta świadomość jest cały czas tutaj, w każdym z nas, to jest świadomość, tutaj, to jest oświecenie, szukasz oświecenia, to szukasz tej chwili obecnej. I wiecie, i to takie przekonanie, uznanie siebie za oświeconego, to się wydaje już taki żart, nie? No bo co, powiesz, że jesteś taki wyjątkowy, taki specjalny, co certyfikat sobie wydrukujesz ze swojego oświecenia, ewentualnie możesz pójść na satsang, jeden, drugi, czwarty, nauczyciel ci to potwierdzi, tak? Tam możesz pogłębić to zrozumienie. I to, co jest charakterystyczne przy satsangach, to jest to, że nauczyciel duchowy bardzo często uczy ludzi pokory. Bo to, co jest charakterystyczne, to jest to, co ja wam powiedziałem wcześniej. Że umysł się oświeca, ale potem zasypia, tak? Przebudza się i zasypia, czyli z powrotem popada w nasze marzenia. I teraz tak. Dlaczego ja mówię, że to jest wszystko subiektywne i zależy od perspektywy? Bo ktoś może uznać, że ten jeden wgląd to jest już oświecenie, ale bardzo często jest tak, że różne ścieżki duchowe uczą tego, jak utrzymać to oświecenie w życiu codziennym, innymi słowy, jak żyć w takiej oświeconej świadomości na co dzień i tym się zajmuje przykładowo buddyzm, tak, czy hinduizm, czy te wszystkie religie. Tym również zajmują się nowoczesne, współczesne techniki autoterapeutyczne w stylu mindfulness, czyli takie świadome, uważne życie. No i do tego również służy medytacja. Medytacja służy takiemu ćwiczeniu pozostawania w czystej świadomości, w czystej obecności, pozostawania w czystym kontakcie tu i teraz. I teraz musicie zrozumieć, że celem non-duality jest tylko i wyłącznie pokazać ten wgląd, pokazać tą świadomość. Non-duality za bardzo nie skupia się na tym, jak żyć. Non-duality nie powie tobie, jak zapłacić rachunki, jak rozmawiać z przyjacielem, jak zbudować świadomy związek z partnerem, jak zarabiać kupę hajsu, tak? Aczkolwiek niektórzy nauczyciele, no mają w sobie taką większą mądrość, to uczą też tych innych rzeczy, tak? Takiej trochę etyki życia jako człowiek. Ale zazwyczaj non-duality skupia się tylko na rozpoznaniu świadomości. I to, co jest charakterystyczne w non-duality, to jest to, że tam się mówi, że ciebie nie ma, że nie istniejesz, że jesteś pustką, że ego to jest fantazja. Tylko i wyłącznie po to, żebyś przestał utrzymywać w głowie ten schemat, że oświecenie jest jakimś wyobrażeniem. Oświecenie nie jest koncepcją. Dlatego non-duality odrzuca oświecenie. Nauczyciele non-duality mówią specjalnie to, że nie ma oświecenia, żebyś nie błądził dalej w myślach i koncepcjach. Ale nauczyciele no doskonale wiedzą, co robią, tak? Przynajmniej ja tak uważam. Może nie wszyscy, może nie każdy, bo pamiętajcie o tym, że każdy nauczyciel też ma swój stopień dojrzałości. I to, co jest charakterystyczne, to jest to, że po pierwszym wglądzie, czyli po przebudzeniu, bo to się nazywa pierwszy wgląd, to jest przebudzenie, człowiek uświadamia sobie tą świadomość i wtedy dokonuje się pracy nad sobą, tak? Rozpracowuje się własne ego, własne przekonania, własne schematy, własną przeszłość, wtedy zazwyczaj wychodzą traumy na wierzch, wtedy zazwyczaj dokonuje się aktywacja kundalini. Nie każdy nauczyciel duchowy non-duality mówi o kundalini, ale to jest bardzo charakterystyczne. Bo to, co jest też charakterystyczne, to jest to, że ten stan rozpoznania tej świadomości budzi czakram trzeciego oka. Trzecie oko odpowiada za świadomość, za jaźń. I to jest taka ścieżka wedyczna, bo jeżeli trzecie oko to jest czakram tutaj u góry i on się aktywuje, to on zaczyna ciągnąć energię od dołu do góry. Mamy takie dwa podejścia duchowe. Jedno jest wedyczne, czyli skupianie się na obserwatorze, na czystej jaźni, na tu i teraz, na medytacji, a drugie to jest tantryczne,
czyli stosowanie różnych technik do poznania zmysłów, do przemiany i transformacji alchemicznej, żeby pobudzić tą energię od dołu do góry, nie? Ale to nie jest temat na tu i teraz. Także pamiętajcie, że to wszystko jest naprawdę subiektywne i zależy od perspektywy i to zrozumienie intelektualne duchowości, medytacji, non-duality jest kluczowe, jest naprawdę krytyczne, jest mega super potrzebne i spotkacie w swoim życiu wielu nauczycieli, wiele ścieżek, wiele tradycji. Pamiętajcie, żeby zachować otwarty umysł, uczyć się z każdych możliwych źródeł. Oczywiście testować i wiecie, może w pewnym stopniu też mieć troszeczkę taki detektor bullshitu, żeby sobie nie nawkręcać za dużo do głowy i pamiętać o tym życiu praktycznym, o tym życiu takim fizycznym, materialnym. Punkt drugi na mojej liście, który chciałem wam tutaj przekazać, to jest to, abyście zadali sobie pytanie, które jest mega kluczowe. Jaki jest twój cel na ścieżce duchowej? Czego oczekujesz od ścieżki duchowej? I to jest mega super istotny cel, tak, mega istotne pytanie, które warto jest sobie zadać, ponieważ ono wyklaruje twoją motywację i odpowie ci na pytanie, czego ty tak naprawdę chcesz, tak? Jeżeli chcesz oświecenia, no to chcesz tego stanu jedności, tak? Chcesz tego stanu świadomości, tego świadomego życia. I teraz pytanie, co takiego musisz zrobić, aby ten stan utrzymywać w życiu codziennym, tak? I tutaj wiecie, przychodzą różne teorie i różne koncepcje. Przykładowo medytacja, yoga, wiecie, zdrowe odżywianie, zaprzestanie gdzieś tam jakichś takich toksycznych aktywności, czy posprzątanie swojego życia, minimalistyczny styl życia. Wiecie, takie zbudowanie sobie świadomego i duchowego stylu życia to nie jest coś, co się robi na pokaz, żeby pokazać, że jest się fajnym, tylko po prostu to przychodzi tak naturalnie, że chcesz żyć w zgodzie ze świadomością i w zgodzie ze samym sobą, czyli ze swoim byciem, tak? I tutaj zadajcie sobie to pytanie, nie sugerujcie się tylko tym, co ja mówię, tylko sami odnajdźcie sobie tą odpowiedź dla siebie. Jaki jest twój cel na ścieżce duchowej? Czego chcesz? Uziemienia? Przebudzenia, oświecenia, może chcesz zmasterować jakąś religię, naprawdę, może jakąś technikę medytacji chcesz zmasterować, może jogę, może chcesz non-duality zmasterować, przeczytać sporo książek i się nauczyć. To takie klarowne podejście i ta intencja jest super mega ważna. Pamiętajcie, że szczęście jest miarą dyscypliny naszych umysłów. Nie wiem, czy to brzmi logicznie, myślę, że tak. Dla mnie na pewno. Mam tutaj na myśli to, że im bardziej mam zdyscyplinowane umysły, im bardziej uspokojone, tak, tym jesteśmy szczęśliwsi, że naszym szczęściem takim wewnętrznym, do którego dążymy, tak naprawdę jest po prostu spokój. Że to zaspokajanie zmysłów w świecie zewnętrznym daje nam poczucie takiego chwilowego szczęścia, możemy mieć jakieś tam pragnienia i motywacje, ale największym tym szczęściem jest po prostu spokój umysłu. No i bardzo często nauczyciele non-duality o tym mówią, tak? Do tego właśnie służy nam medytacja. I bardzo często ten sam święty spokój wystarcza ludziom i no nie ma takiej potrzeby osiągania niczego więcej, tak? Już znika taka potrzeba osiągania oświecenia, bo w pewien sposób traktując oświecenie jako cel, zaczynamy się oszukiwać, tak? Bo pożądamy jakiegoś stanu, który jest inny od tego, co jest już tu i teraz. I tak jakbyśmy tworzyli sobie taką motywację, żeby uciekać od świadomości, która jest cały czas tu i teraz. I z jednej strony jest to potrzebne, tak? Ta świadoma ucieczka, dlatego ludzie potem bardzo dużo czytają, słuchają różnych nauczycieli, tak? Jak już sobie ustalam ten cel duchowy, czy tam idzie się na vipassanę, czy próbuje tego, czy tamtego, no to jest super istotne, bo to ma służyć pogłębieniu naszych wglądów, zbudowaniu lepszego, solidnego kontaktu z samym sobą, no i wyćwiczenie naszego mięśnia świadomości, bo to jest taka, no mógłbym powiedzieć, praktyka przez całe życie. Punkt czwarty. Medytacja to stan twojego bycia w jedności do świadomości. Pamiętajcie, że celem medytacji jest takie zjednywanie, taka synchronizacja naszego umysłu, naszych czystych percepcji z naszą jaźnią. Medytacja to jest taka technika zjednywania. To jest taka
No tak jak w jodze, tak? Celem jogi jest uzyskanie jedności, yoga oznacza unię, celem non-duality jest jedność, tak? Wszystko to są praktycznie synonimy. No i celem naszej medytacji jest po prostu również zjednoczenie, życie w tej obecności. No i bardzo często zdarza się, że ktoś odrzuca tą medytację, czy jakiś nauczyciel, czy ktoś twierdzi, że nie potrzeba tej medytacji. No bo jak ktoś już zrozumie, że jest tylko świadomość i że wszędzie można być świadomym, no to no medytacja przestaje być taka konieczna, co nie? Ale bardzo często ta medytacja jest potrzebna po to, żeby wyćwiczyć sobie ten poziom świadomości, bo nieraz życie daje nam takie wyzwania, takie warunki, takie problemy, stawia w nas w takich sytuacjach, żeby wytrącić nas z równowagi, żeby nas przetestować, czy my jesteśmy tacy solidni w tej świadomości. I bardzo często okazuje się, że nie, tak? I wtedy, żeby się tak nie zniechęcać do praktyki i do tej pracy nad sobą, no właśnie buduje się ten fundament tej medytacji, żeby zbudować ten sens obecności tak solidnie i tak go zakorzenić, zakotwiczyć w sobie. I ostatni punkt, który chciałem wam powiedzieć tutaj dzisiaj, to jest to, że nauczyciele non-duality mają rację. Otwórzcie swój umysł na taką możliwość, że nauczyciele non-duality mają rację, że oświecenie to jest ściema i medytacja to też jest ściema i że nasze życie jest jedną wielką ściemą. Otwórzcie swój umysł na taką możliwość i teraz wyćwiczcie w sobie taki emocjonalny troszeczkę dystans, taki dojrzały dystans do tego, żeby może nie wkręcić się tutaj w jakąś teorię spiskową, czy wiecie, nie robić jakichś głupot w życiu, ale taki sens właśnie takiej pokory, że nasze życie jest taką sztuką, nie? Że każda aktywność to jest jakaś sztuka. Ja teraz nagrywam wideo i mogę to nazwać sztuka nagrywania wideo na YouTube. Przed chwilą gdzieś tam siedziałem przy tablecie i oglądałem jakieś wideo i mógłbym to nazwać sztuka oglądania wideo na tablecie. Jeszcze wcześniej szukałem tam czegoś w internecie, wcześniej jeszcze ćwiczyłem na siłowni, jeszcze wcześniej pracowałem i wiecie, każdą jedną moją aktywność mogę sobie tak oddzielić od reszty moich aktywności i uznać jako sztukę czegoś. I to, do czego was zachęcam, to zachęcam was do tego, abyście popatrzyli na swoje życie jak na sztukę, jak na taką sztukę twórczą. I teraz każda jedna aktywność, której poświęcacie swoją uwagę, możecie być świadomi tej aktywności i możecie ćwiczyć swoją uważność, swoją obecność, swoją medytację. Czyli możecie medytować praktycznie non-stop. I do tego was serdecznie zachęcam, do tego, abyście spróbowali takiej medytacji non-stop, abyście ćwiczyli swój sens obecności non-stop i abyście postarali się zrozumieć tych nauczycieli non-duality. Jak to jest być w stanie tej permanentnej jedności non-stop i przede wszystkim, abyście zaobserwowali, że ta jedność jest cały czas tutaj. Że nasz umysł, tak? Bo pamiętacie, że nasze życie praktycznie całe dzieje się w naszej głowie, tak? W naszym umyśle. I nasz umysł bardzo często stara się zabezpieczyć sam przed sobą, tak? Dlatego ciągle mamy takie poczucie, jakbyśmy biegali, tak? Jakbyśmy biegali w jakimś kołowrotku i biegali po naszych własnych śladach. Popatrzcie na to jak na coś pięknego, jak na sztukę, jak na cudowny akt twórczy, który możecie po prostu obserwować. I poobserwujcie samych siebie. Może dojdziecie do jakichś cudownych wniosków i będziecie w stanie zobaczyć tą wiedzę, którą przekazałem wam w tym nagraniu, waszej rzeczywistości, której doświadczacie na co dzień. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Jeszcze raz szczerze zachęcam was do obejrzenia wczorajszego nagrania i zrobienia researchu. Możecie też przeglądać mój kanał, możecie przeglądać kanały innych nauczycieli i naprawdę głęboko się zastanowić nad tym. Naprawdę ten proces intelektualnego dochodzenia do prawdy również jest ważny, tak? Z jednej strony jest ta intelektualna masturbacja, ale jednak mimo wszystko warto jest to sobie poukładać w głowie i samemu przetrawić, przekontemplować, zrozumieć, uchwycić, złapać, wprowadzić w życie i być. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za poświęcony czas. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapki w górę, udostępnijcie to wideo na Facebooku.
napiszcie swoje komentarze, swoje własne przemyślunki. Zobaczcie na dole pozostałe linki. Może będziecie mieli ochotę uczestniczyć w naszej grupie facebookowej Wszyscy Jesteśmy Świadomością, albo wpadnie wam coś innego do głowy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.